Szczęść Boże, Justyna Kendra, zapraszam na informacje dnia. Nie doszło dziś do spotkania protestujących medyków z ministrem zdrowia. Protestujący chcą rozmawiać wyłącznie z premierem. Resort szuka nowej formuły, dlatego na czwartek zapowiedział spotkanie zespołu trójstronnego. Udział w rozmowach mają wziąć udział także związki zawodowe, które nie wyszły na ulicę. Protestujący medycy żądają m.in. wyższych nakładów na służbę zdrowia i wzrostu wynagrodzeń. Rząd wycenił te postulaty na ponad 100 miliardów złotych. Uznał je za zaporowe. Na ten temat z protestującymi medykami dziś chciał rozmawiać minister zdrowia Adam Niedzielski. Chcieliśmy dzisiaj porozmawiać o realności tych postulatów, o tym, co one oznaczają dla funkcjonowania całego państwa. No niestety nie spotkało się moje zaproszenie tutaj z zainteresowaniem. Medycy podtrzymują, że są gotowi do dialogu, ale nie chcą rozmawiać z ministrem zdrowia. Uznali, że nie jest osobą decyzyjną. Nie, to nie medycy nie przyszli. Jesteśmy otwarci na rozmowę z premierem Mateuszem Morawieckim, a premier nie chce z nami rozmawiać. Przekazała na Twitterze Krajowa Izba Diagnostów Laboratoryjnych, która bierze udział w proteście. Ze strony resortu zdrowia padła kolejna propozycja rozmów. Ta formuła, którą dzisiaj zaproponowaliśmy, nie została przyjęta. Zaproponujemy inną formułę tego spotkania w czwartek, szersze forum. Mówi wiceminister zdrowia Piotr Bromber, który ma zająć się dialogiem z medykami. Na temat postulatów protestujących w czwartek ma rozmawiać zespół trójstronny. Są tam przedstawiciele także tych związków zawodowych, które nie uczestniczą w proteście, Solidarności i OPZZ. Chciałbym, żeby na tym forum w najbliższy czwartek przedyskutować kwestię, co dalej z minimalnymi wynagrodzeniami. Zmiany w ustawie o minimalnym wynagrodzeniu są jednym z postulatów protestujących. Minister zdrowia podtrzymał, że rząd będzie dążył do wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 7% PKB, co także ma przełożyć się na rosnącą pensję minimalną w systemie służby zdrowia. Parlament Europejski przyjął ideologiczną rezolucję, w której domaga się zrównania praw związków jednopłciowych z małżeństwem kobiety i mężczyzny. Rezolucja Parlamentu Europejskiego to kolejny element presji ideologicznej. Dokument żąda, by związki jednopłciowe, które w jednym kraju zostały sformalizowane, uznane za małżeństwo lub tak zwany związek partnerski, miały dokładnie takie same prawa także w innych państwach członkowskich, to znaczy na terenie całej Unii Europejskiej. Rezolucja ma też prowadzić do tego, by prawni opiekunowie dziecka w jednym kraju, czyli osoby tej samej płci, mogli to prawo realizować także w innym kraju członkowskim. Daleko idące zmiany w tej materii powodują, że pierwszymi ofiarami tych zmian prawnych, które są tutaj dzisiaj głosowane w Parlamencie Europejskim, będą dzieci. Mówi europoseł PiSu Bogdan Rzońca. Dzisiejsza rezolucja pokazuje, czego chce Bruksela. Poprzez obejście krajowego prawa chce narzucić całej Unii Europejskiej nową definicję rodziny, w której związki osób tej samej płci miałyby być traktowane w taki sposób, jak małżeństwo kobiety i mężczyzny. Europoseł Solidarnej Polski Patryk Jaki mówi, że to łamanie traktatów. Obszary związane z kulturą, prawem rodzinnym, religią, etyką, moralnością, to są obszary zarezerwowane tylko i wyłącznie dla Polaków do decydowania, nie dla urzędników z Luksemburga. Presja ideologiczna wywierana na Polskę ma prowadzić do wyjałowienia polskiej kultury, tożsamości i moralności. Po to, że Polska bez tych elementów, które budują więzi pomiędzy Polakami, które sprawiają, że Polacy są silnym narodem, będzie dużo łatwiejsza do kolonizacji ekonomicznej. Przeciwko rezolucji Parlamentu Europejskiego głosowali politycy PiSu. Za było troje europosłów Platformy. Większość wstrzymała się od głosu. Dokument poparli przedstawiciele SLD i Wiosny. W głosowaniu udziału nie brali politycy PSL-u. Od nowego roku płaca minimalna znów wzrośnie. Od stycznia pensja nie może być niższa niż 3010 zł, a stawka godzinowa 19 zł i 70 groszy. To wzrost o 7,5%. W 2015 roku płaca minimalna wynosiła 1750 zł brutto. Obecnie jest to 2800 zł. Od nowego roku nastąpi kolejny wzrost, mówiła dziś minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Od 1 stycznia 2022 roku płaca minimalna wyniesie 3010 zł. To oznacza, że wynagrodzenie minimalne wzrosło o 72%. Dbamy o to, aby te płace minimalne systematycznie rosły. Staramy się, aby one rosły powyżej inflacji. Początkowo rząd zaproponował, by pensja minimalna wzrosła do 3000 zł brutto. Na to nie chcieli zgodzić się związkowcy i pracodawcy. Wskaźniki ustawowe, to znaczy inflacja i PKB, wskazywały,
że minimalna pensja nie może wzrosnąć mniej niż do 3004 zł. Stąd kwota została podniesiona o 10 zł. Ekonomista dr Bartosz Michalski mówi, że wraz ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia przedsiębiorcy zamiast w pracowników mogą zacząć inwestować środki w nowe technologie. Jeśli na przykład zdrożeje praca, to przedsiębiorca będzie stał przed dylematem, czy zastąpić pracownika jakąś bardziej zaawansowaną technologią, tutaj oczywiście kalkulując, jakie będą koszty dostępu do tej technologii, inwestycji, stopy zwrotu z takiej inwestycji, a jeżeli to nie będzie możliwe, to dla przedsiębiorcy nie będzie w zasadzie innego wyjścia, jak po prostu ponieść koszty tej decyzji, tego podniesienia płacy minimalnej. Wtedy w ocenie ekonomisty przedsiębiorcy przerzucą rosnące koszty działalności na ceny produktów i usług. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansuje zakup 20 autobusów wodorowych dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Polska jest piątym producentem wodoru na świecie, trzecim w Unii Europejskiej. Dziś wodór jest obecny w Polsce głównie jako pierwiastek do syntezy chemicznej, do produkcji amoniaku i nawozów sztucznych. A my go chcemy wyprowadzić z jego dotychczasowej roli w zupełnie nowe obszary, nadać mu nowe funkcjonalności. Zapowiada prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Maciej Chorowski. Najbliższe miesiące rząd określa jako jesień wodorową. Przed tygodniem podpisany został list intencyjny o utworzeniu Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Teraz między NFOŚ-iem a Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolią podpisane zostało porozumienie o dofinansowaniu do zakupu 20 wodorowych autobusów miejskich. Mam nadzieję, że ta drobna jaskółka uczyni prawdziwą wiosnę i dzięki temu projektowi będzie możliwe przejście do dalszych kroków i tworzenie pewnego łańcucha dostaw produktów i usług związanych z gospodarką wodorową. Podkreślił przewodniczący Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Kazimierz Karolczak. Na terenie metropolii jeździ dziś co najmniej 1500 autobusów. 20 autobusów wodorowych to niewielki procent, ale krok w stronę bezemisyjności, budowania infrastruktury i wypracowania właściwych standardów. Nie było tak dużego jeszcze przedsięwzięcia, jeżeli chodzi o dofinansowanie autobusów wodorowych. Mówi minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. W sprawie bezemisyjnego transportu Polska nie powiedziała ostatniego słowa. My chcemy przeznaczyć na bezemisyjny transport publiczny, ale również transport indywidualny kwotę niespełna 5 miliardów złotych do roku 2030. Kolejne projekty wodorowe mają skierować całą dotychczas obecną w Polsce bazę związaną z wodorem na tory nowej gospodarki, która z kolei poprowadzi kraj w stronę bardziej zielonej energii i neutralności klimatycznej. I to już wszystkie informacje. Więcej o 20:00. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.